wypłacz, proszę. Nie będziesz płakać? Medytuję na żółwie. Że wy tylko cały czas jecie, jakbyście nigdy w życiu nie jedli. Kaskaderka Maja. Uważajcie na koronawirusa. Cześć wszystkim. Jest godzina 9:13, zobaczcie. Czyli udało nam się wyjść dosyć wcześnie, tak? Ja mówiłam, że wyjdziemy o 7:00. Wyszło, że o 9:00. Dobrze, że nie o 12:00. Więc życzymy wszystkim miłego dnia. I jedziecie z nami gdzie? Nad morze. Jedziemy do Gdańska. Jedziemy. Ja dzisiaj wstałam o 7:00, poszłam spać o 2:00, więc jestem niewyspana. Mam nadzieję, że uda mi się zdrzemnąć w aucie. Miłego dnia i łapka w górę. Dla kogo łapka w górę? Dla mnie. Ile mamy rzeczy, jak zawsze. Tam dwie walizki, tak, i szyfletek. Zobaczcie, Maja już ze swoją walizką. Maja, co masz w walizce? Ubrania czy zabawki? Ubrania i zabawki. Nie, Maja ma tylko ubrania. I jeszcze tu walizka, wózek, w wózku też, mnóstwo rzeczy. Pa! Maja mi pomaga. Brawo, Maja! Dziękuję, Maja. Właśnie, ja myślę, że Maja chyba będzie w szoku, jak zobaczy, co ma w swojej walizce, bo wczoraj ona w tej walizce miała dużo zabawek. Jak ona poszła spać, to ja tam położyłam jej ubrania i ani jednej zabawki nie ma. To to obu. Dla Iży najważniejsze jedzenie też? Jedzenie i woda. Woda jest tutaj, widzę. A jedzenie jest tu. Kochanie. Kochanie? Nawet nie odzywa się na kochanie. Kochanie. Kochanie, czy kupisz mi kawkę na mleku sojowym? Dobrze. Jedziemy, maluchu, jedziemy na dwózę. Twoje pierwsze młode będzie, tak? Co, udało się? Już udało się wszystko. Elegancko? No, tak jak lubisz? To pudełko nie mam gdzie postawić, wiesz? Żeby nie przeszkadzało. Już, już, już idę do ciebie. Już, 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 pudełko. Mam, dlaczego narzekasz, że jest... Sama jesteś dziewczyną i narzekasz, że dziewczyną jest... Słuchajcie, u nas jest problem, bo ja mówię, jeżeli teoretycznie będziemy mieli czwarte dziecko, to ja chcę, żeby to był chłopak. No bo chłopcy nie narzekają aż tak dużo. Zobaczcie, są spokojni. Nie krzyczą, nie kłócą się jak dziewczyny. Jejże zaczyna. Ale mamo, ty sama jesteś dziewczynką. Ty chcesz być chłopcem? Zaczyna marudzić. Właśnie jak dziewczynki. Ty jesteś przecież dziewczyną. My też jesteśmy, ty też. Ejże, ale ja nie powiedziałam, że dziewczynki są złe. Tak? Nie powiedziałam. Nie. Ja powiedziałam, że teoretycznie ja bym chciała mieć czwartego chłopca, żeby była równowaga, tak? Dwie dziewczynki, dwóch chłopców. A ty zaczęłaś mi wszystko przekręcać. Właśnie o to chodzi z dziewczynami. Zobaczcie, a tu jest chłopiec. Nikt nie nazyka. Śpi sobie. Jak malusku. Zobaczcie, jaki fajny słodziak. Co z nim? Chcecie kawę, a my chcemy czekolady na ciepło. No, ja mam sok. Ty masz sok, no widzisz. Słyszałeś? Może lepiej wracajmy do domu. Bo ja już się zmęczyłam. Ups, poważna sprawa idzie. Czyli dobrze, że jedziemy na stację benzynową. Wszystko jak zawsze. Do Gdańska czeka nas 3,5 godziny jazdy, czyli o której będziemy tak mniej więcej? Zależy od korku. No tak, zależy, czy będą korki, czy nie. Po prostu ja umiem mówić, a maluch nie. Różnica przecież jest. I w tym różnica, tak? Że jak on zacznie mówić, to też będzie tak dużo gadał, tak? Tak. Póki powoli zbliżamy się do stacji benzynowej, to czytam wasze komentarze. Serduszkuję, odpowiadam. Tutaj właśnie widzę, ktoś napisał: bardzo was lubię, a najbardziej Eliaska. A mnie? Widziałam, że taka będzie reakcja. I że ciebie też lubią, spokojnie. A mnie? I ciebie też, Mojusia, i ciebie też. Kocham was oglądać, jesteście super. Bardzo dziękujemy. Tu nawet mąż krzyczy. Buziaki. Tu nasz tatuś. Już jesteśmy na stacji benzynowej. Zobaczcie, jak malusek się trzyma. Idziemy zmienić pieluszkę. Dla mnie kawkę na mleku sojowym bez cukru, okej? Okay? Croissant zobacz jeszcze. Tak? I dla dzieci co? Zobacz.
Czuć w udziałku, żeby nie upierać swój tok. Jak ty się słyszysz? Czemu tego żółwia, tak? Żeby nie uciekł, tak? Właśnie mały głos. Zobaczcie, ja wyszłam z toalety. Tu Maja. To już się czekają, co chcesz? Będziesz czytać, ale teraz w aucie, zamiast tabletę, tak? Tak. No wybierz sobie dwie książki, wybierz sobie dwie książki. Majka, ale ty masz portfel, naprawdę. Smacznego. Co tam, Moisza, robisz? Piszesz w pamiętniku. Maluszek już zasnął. Moja tu grzebie w swoich rzeczach. Zapraszam też was wszystkich na mojego Instagrama, jotomamavlog, gdzie możecie nas śledzić na bieżąco. Bardzo często pojawiają się tam relacje z naszego życia, czyli z tego, co aktualnie robimy. Właśnie nagrywam relacje na Instagramie, zobacz. Popatrz. Jakie ładne Eliasy, popatrzcie. Popatrzcie na Eliaska. Stoimy w ogromnym korku, Maja już nie wytrzymuje. Mówi, że pupcie ją boli. Aisza, proszę, odłóż tablet. Kupiłam ci tyle książek. Aisza. Co jedzie? Policja. Karetka czy policja? O, co się stało chyba? Oj, oj, oj. Korki, ogromne korki. Dla Aiszy ja kupiłam 3 książki. Zobaczcie. I właśnie gdzieś jeszcze jedna jest. Ty kupiłaś czy nie? Czy zostawiłaś tam? Nie wiem. A jest paragon? Nie wiem, gdzie on jest. Brawo, tatoś, twoje dziecko już płacze. Ojejku, moje dziecko. Nie płacz, może znajdzie się ta książka. Może tutaj gdzieś spadła. Aisza. I popraw, słuchaj, swój pas popraw, bo on się przekręcił ci. Nie płacz, proszę. Nie będziesz płakać? No? Ale ty nie rozumiesz, twoje dziecko płacze przez to, że nie kupiłaś dla niej książki. To znaczy, gdzieś zgubiłaś tę książkę. Książka, to nie jest tablet, ona nie płacze przez tableta. Ona płacze przez to, że ty nie kupiłeś dla niej jeszcze jednej książki. No to chyba fajne. Jedną mówię. Ja już jestem wykończona. 2 godziny jazdy jeszcze przed nami. Może 3, bo są korki. No dawaj, dawaj. Aisza płacze. Aisza zaraz tata gdzieś zaparkuje. I sprawdzimy, czy jest ta książka, czy nie, okej? Okay? Jak nie, to znajdziemy taką samą stację benzynową i kupimy ci tą książkę. Tata ci kupi, bo to on zgubił. Zobaczcie, Eliasek medytuje na żółwie. Patrzy i medytuje, tak? Fajny żółwik, Eliasku. Słuchajcie, mapa pokazuje, że zostało nam 35 minut jazdy już do Gdańska, ale super. Nie mogę się doczekać. I teraz jest godzina 12:54. Zobaczcie, jak fajnie. Zobaczcie, jak on się boi fajnie. Hop, hop. Tu jest twój żółw. Hop. Próbuję rączką dotknąć. Jesteśmy już w Gdańsku. Jesteśmy w Mediolanie. Chciałoby się. Eliasek bawi się spokojnie. Jesteśmy w Gdańsku, super. Nawet spokojnie taka podróż wyszła, no nie? No. Dosyć szybko dojechaliśmy. Już jesteśmy w Gdańsku. Zobacz, kumele, mamo. Ja już czuję taki morski klimat. Czujesz, Aisza? Tak pachnie morzem, no nie? Maja, wychodzisz? Aisza, co ty robisz? Aisza wychodzi, małpeczka. Wiesz, co mi się przypomniało? Zapomnieliśmy parasolkę na wózek. Zapomnieliśmy parasolkę na plaży. Elias ma fajnie, ma tyle opiekunek. Idziemy na miasto coś zjeść i właśnie ostatnio ktoś pisał, że wy tylko cały czas jecie, jakbyście nigdy w życiu nie jedli. Ale słuchajcie, to tak wychodzi po prostu, bo... Zawsze jesteśmy głodni i musimy jeść. Ale nie, tak naprawdę, przecież wszyscy mają w sumie śniadanie, obiad i kolację i my tak samo. I to po prostu tak na filmie wygląda, że my idziemy jeść, bo no to nagrywam. Co chwilę, w drodze, stacje benzynowe, kanapki, coś tam, i jeść się. Ja bym nie powiedziała, że my jemy więcej niż inni. Mi się wydaje, że nawet czasem mniej. Ojej, że ładnie. Jakieś piwko.
roku. Pierwszy raz nad morze. Ma prawie 4 miesiące. W 4 miesiące przyjechał nad morze. A Maja co robi? Kaskaderka Maja. Jak zawsze.